Witajcie kochani w kolejnym odcinku Minecraftu z Agnieszką. No i cóż, dzisiaj zajmiemy się w końcu budową domku. Tutaj zrobiłam już takie, powiedzmy, fundamenty, żeby wiedzieć co, gdzie mniej więcej ma być. No to cóż, zabieramy się za budowanie. I prawdopodobnie ja po prostu zrobię to wszystko, przynajmniej zrobię ścianę i do was wrócę, bo no nie wiem, czy będzie wam ciekawie się oglądało stawianie klocka za klockiem i ciągłe pomyłki. Dlatego wrócę do was, jak już to skończę. Jak będę miał też obramówkę tego całego domku, to już zobaczymy i potem pomyślę, co dalej. No i cóż, teraz troszeczkę mnie, jeszcze tak przy okazji powiem, troszeczkę mnie nie ma, no niestety, ale są takie upały, że nie mam ochoty po prostu tak naprawdę nic robić, poza tym, żeby, nie wiem, pić zimny napój i siedzieć w chłodzie. To po prostu, no chyba każdy tak ma, więc musicie mnie to wybaczyć, no niestety. Ja jestem takim trochę leniuchem, więc do tego się chociaż przyznaję. Ale mam nadzieję, że to minie i że będę częściej nagrywała i renderowała filmiki i będę się z wami widziała częściej. I bardzo dziękuję za to, że jesteście, bo przybywa was coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dobra, to ja zabiorę się dalej za budowę i zobaczymy się później. I tak, skończył mi się niestety ten tutaj kamień Stone Bricks. Zaczęło padać, co mi się oczywiście nie podoba. Wróciłam do domku, ogarnęłam troszeczkę ekwipunek, zrobiłam kolejne te stone bricki. I teraz, no cóż, przepalamy stone'a, no i czekamy, aż przepali się szkiełko, bo nie mam niestety w ogóle piasku już i po prostu trzeba zaraz coś poszukać, jakiegoś tutaj piasku znowu w pobliżu i poprzepalać go na szkło i na stona. Na stona? Boże, na sandstona. No niestety, ale troszkę ciężko mi to idzie, to budowanie. Czasu coraz mniej. W ogóle mało. A trzeba coś wybudować ciekawego. Kurczę. Zaczęło padać akurat w południe. Spać się nie mogę położyć, tak będzie padać i padać. O, tu jest jeszcze stone, o proszę. Tak będzie teraz padać i padać, no zupełnie mi się to nie podoba niestety. Ile potrzeba szkiełka, żeby zrobić takie szkiełko pojedyncze? O, pięknie. 6 wystarczy, mamy tutaj 5, to jeszcze może jedno bym... O, są 2 akurat. O, myślę, że spokojnie wystarczy do tego szkiełka. O, i zaraz pójdę dokończyć budowanie tego domku. Przynajmniej tych pierwszych ścian, bo tam będzie jeszcze drugie pięterko chyba. No i na pewno będzie piwnica. No dobra, to niech się przepali, bo to się zapewne przyda. Stona schowamy gdzieś tutaj. Na przykład. No, tymczasem dalej pada. Kurczę, nie mogę iść spać. Będzie mnie ciąć. Będzie mi to wkurzać. No oczywiście, że nie mogę iść spać. Ech, ta cała pogoda w tym Minecrafcie. No cóż. Dobra, to ja tam dojdę. Może przestanie padać. I zaraz do was wrócę ponownie. No i wracam do was z powrotem po króciutkiej przerwie. Przestało padać, ja to się troszeczkę napracowałam. Byłam po łopaty, byłam po jakiegoś tutaj jakąś siekierkę i tak dalej. No i cóż, będę wyruszała teraz po ten cały piasek potrzebny nam do szkiełek i do sandstona. Przy okazji wziąłam jakąś siekierkę, wiecie, no zawsze może się przydać, jakieś drzewko dżunglowe czy coś. No. I teraz, cóż, ja będę szła znowu tam gdzieś daleko po piasek. A może tego piasku mi wystarczy? O, a wilki dalej tutaj stacjonują. A tu co? Ja tam nie skaczę. Może tego piasku mi wystarczy? Trochę pogłębimy jeziorko.
Oj. Ejdź. Cóż, dokończyłam troszeczkę ściany domku. Zabrakło mi szkiełka. Niestety. Więc jeszcze troszeczkę potrzebuję tego szkiełka. Tego szkiełka, bo ziół piasku. I potem będę z powrotem budować domek. Nie jest aż tak źle. Myślałam, że ta budowa domku zajmie jakoś dużo, dużo więcej czasu, a tutaj jednak nie jest tak źle. Oj, nurkujemy. Nie jest tak źle z tą budową tego domku. No, tutaj ile? Cóż jeszcze miałam mówić? O budowie domku coś miałam powiedzieć. Widzicie, umyśl mi umknęła. No cóż. Okej. No dobra, to ja tu powiększę to całe jeziorko. Przynajmniej większość. Trochę dirtu może zbiorę, bo się przyda. I jak już będę tam u siebie koło domku, to do was wrócę i będę budować dalej domek. Znaczy jeszcze wrzucę szkiełko na przytapianie się do piecyka. I myślę, że będę po prostu za chwilkę jakąś... Nie ma sensu, żebyście patrzyli... O, glina też się przyda. Patrzę to, jak ja kupię sobie piasek i nie wiem, milczę, czy coś w tym stylu. Dobra, no to do zobaczenia. Siemano. Do zobaczenia za chwil parę. No i jesteśmy już w domku, zbrałam no troszeczkę tego piasku, no i troszeczkę gliny. Wrzucimy teraz to gdzieś do jakiejś skrzynki. No a potem trzeba będzie pójść budować dalej domek. Aha, jeszcze może pierw zanim wrzucę do skrzynki, to będzie lepiej jak po prostu przepalę to szkiełko, tego sanda. O, na szkiełko będzie szybciej, nie? Po prostu. Glina nam się przyda na pewno do jakiegoś kominka, czy udekorowania ściany, bo dlaczego nie w sumie. A co będzie dalej, zobaczymy. Sanda zebrałam też, nawet nieźle. Staki troszkę, dwa staki troszkę. Czyli nie jest źle, no w sumie jak z takiego małego jeziorka, to nie jest źle. Gdzie mam dirt? Tu mam dirt. No to w ogóle jest jakiś nieporządek, trzeba to poukładać. A domek wydaje mi się dość mały. Nie wiem czemu, tak jakoś mi się wydaje. Myślałam, że będzie większy i że będzie to się ciężej budowało tutaj na singlu. A jednak mimo wszystko nie jest tak źle. Więc naprawdę miło się zaskoczyłam. Dobra, myślę, że wystarczy. Tu jest jeszcze sand. Ojej, tu zabrałam więcej tego sanda. 4 staki. I troszkę. To naprawdę bardzo dużo. Dobra, słuchajcie, ja się teraz prześpię na chwilkę szybko, żeby było miło, póki jest nocka. I idę po to szkiełko. I będziemy budować dalej. 8. Potrzebujemy jeszcze z 2, żeby było ładnie. Tak. Tak. To jeszcze 4. No raz, raz. Raz, 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 raz. Aha, tego sanda w sumie mogę zostawić w domku. Nie wiem, po co ja go wzięłam. Nie potrzebuję przecież tyle sanda. Mam przy sobie. No, dobra. Szkiełka będą mi potrzebne. No, trochę łopat straciłam. Właściwie to prawie wszystkie. Poza tą, którą mam tutaj przy sobie. Ale cóż, o, idealnie, reszta niech się przetapia. Bo może się kiedyś przydać. Okej, 32, mam nadzieję, że wystarczy. Dobra, słuchajcie, ponieważ tam jest coś daleko, to ja szybciutko pobiegnę. I jak już połatam ten domek mniej więcej, to do was wrócę, bo też wiadomo. To do zobaczenia za chwilę parę. No i okazuje się, że już nie będę mi potrzebna, nie będą mi potrzebne na razie stone bricki, ani sandstone w sumie, ponieważ reszta domku będzie wykonana z drewna, więc potrzebuję teraz dużo tego drewna w sumie i schodków przede wszystkim. A więc zaraz zrobimy drzwi, zaraz zrobimy schodki, chociażby z tego ciemnego drewna. No i trzeba będzie
posadzić jakieś drzewka, lasek jakiś, żebym miała po prostu potem już drzewka na zaś. Potrzebuję drzwi. Potrzebuję drzwi, 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 drzwi. O, tutaj są te deseczki. Jakoś tak na razie zużyjemy te deski. Ale ja potrzebuję, ile ja tych drzwi potrzebuję? To są jedne drzwi, to jeszcze dwie pary. Znaczy jedną parę jakby. No i tak, w sumie to już parter mamy. Zostało mi właśnie jeszcze tylko, zostało mi właśnie, właściwie jeszcze pięterko. No pewnie pospadam kilka razy. Stukę się kilka razy, no ale myślę, że nie będzie tak źle. No domek nie jest aż taki wielki, więc... Ejdź, nie tak. No tak. Tyle wystarczyło, ale... Myślę, że jeszcze styknie. Dlaczego tak? O, właśnie tak miało być. A jakby tak połączyć to z tym? Da radę? O, to luz. Dobra, to ja porobię tutaj dużo schodków i wrócę do Was naprawdę, jak już będzie to mniej więcej skończone. Skończone. Jak już po prostu będę miała choć część tych schodków. I potem zobaczymy, co dalej z tym domkiem będzie. Więc do zobaczenia za chwileczkę. No i tak, żeby nie było, że coś przegapiacie, czy czegoś nie nagrałam, oficjalne wstawienie drzwi. Już będzie coraz bezpieczniej w tym domku. Wstawimy sobie jeszcze schodki. No i można działać powolutku. No i jeszcze tutaj schodki na ogródek. Hop, hop. I drzwiczki. I można powiedzieć, że w tym domku już, no, jest bezpiecznie. Zaraz zrobię jeszcze sufit, tak żeby było już pod pierwsze piętro. Z deseczek, także no już będzie można nawet włączyć moby, oczywiście jak będę chciała, nie wiem czy będę chciała. O, źle zrobiłam. No cóż. Dobra. To ja będę budować dalej, a potem do Was wrócę. Dobra, jest noc, więc... Ach, jeszcze przesunę sobie łóżko, przecież mogę się przespać. Co by nie było. Że ten tego. Tutaj sobie jeszcze zbiję to. I to damy tu. O, i są schodki piękne. I śpimy. Dobra, to ja do Was wrócę za chwileczkę. No i tak, moi drodzy, mamy już pierwszą bramówkę domku. Bramówkę dachu w sumie. Cóż, zabieram się teraz za robienie tutaj tego pięterka. Mam nadzieję, że tyle drewna, ile mam, mi wystarczy. Choć obawiam się chyba jednak, że zabraknie. Coś potem wykombinuję z tymi schodkami, bo tutaj się ciężko wchodzi, jak są tak blisko drzwi, więc musi być jakiś taki mini tarasik. Nie wiem, jak to powiedzieć. No i tak, ja zabieram się teraz za robienie pięterka. A potem... O, już noc zaraz zachodzi, więc trzeba się brać za pracę. A potem zobaczymy. Nie starczyło mi niestety na... cały daszek i co gorsze nie mam już tego jasnego drewna, więc trzeba będzie się wybrać po jakieś drewka, zresztą zasadzę zaraz jakieś tutaj naokoło, będzie bliżej, poczekam aż wyrosną. No cóż, już zrobiłam sobie jakiś craft box i tak dalej, trzeba będzie troszeczkę wziąć jeszcze pochodni tutaj dostarczyć, ponieważ na górze jest dość ciemno. Mimo tego, że gram bez mobów, to jak mi się zachce, żeby je włączyć, to będą mi się spawnować tutaj. No i raczej nie byłoby przyjemnie. No dobra, no to cóż, ja wybieram się pod drzewka. Troszkę mi to zajmie na pewno. Ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Część drzewek tutaj posadzę po prostu tu przed domkiem. O, tam jest drzewko, ale to drzewko zostawiam, bo jest unikatowe. Część drzewek po prostu posadzam tutaj przed domkiem, czy tutaj gdzieś, gdzie znajdę płaski teren. No, a drugą część trzeba będzie gdzieś znaleźć. Także do zobaczenia za chwilkę, znowuż idę. Jeszcze muszę siekierki porobić. Oj, 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 dobra. Będę za jakiś czas. Byłam w domku.
Troszeczkę zmieniłam, zrobiłam porządek we ekwipunku. Narobiłam siekierek, po czym patrzę do skrzynki i co mam? Siekierki. No nieważne. Mam również troszeczkę pochodni zrobionych. 31 zwykłych sadzonek i... O, pszenica urosła. I 6 tych brzozowych. Brzozowych? Chyba brzozowych, nie wiem. Nie pamiętam, nie mam pamięci do drzewek. No nie wiem, tych białych. Tak czy inaczej. Myślę, że tyle mi wystarczy. No, myślę, że nie potrzebuję aż tylu tych tutaj drzewek. Aha, mój pies szaleje znowu. Tutaj część posadzę właśnie już tam koło domku. Tak, aby było, myślę, że w porządku. No i to wody wpadłam. I myślę, że będzie, że wystarczy tyle tych drzewek zwykłych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie tu posadzimy te białe drzewka. A potem się zobaczy, co dalej. O, już. No dobra. No to sadzimy te zwykłe. Nie mam aż tak dużo mączki kostnej, żeby je potraktować mączką. Ale mam nadzieję, że wyrosną. Mimo to, więc nie będzie źle. Oj. O, dostałam się. No, całkiem fajnie to wygląda. A tu jeszcze można posiać przecież. Hop. No, skakaj. Coś nie chce mi tutaj skoczyć. O, już. Auć. Mam nadzieję, że wszystkie mi wyrosną. Że nie będzie z tym problemu. A-a. Mały lak. No i tak, domek powolutku, przepraszam, się buduje. Nie jest taki zły. Już tam mam nawet plany odnośnie piwnicy, co i jak. Ale to jeszcze troszkę czasu minie, zanim damy radę zbudować piwnicę, zanim będzie mi ona w ogóle potrzebna. No dobra, to posadziłam to troszkę drzewek, teraz pobiegnę do domku i tam posadzę resztę. No i coś będę próbowała znaleźć, jakieś drzewka, żeby móc je posadzić. Dobra, nie będę się teraz tym męczyć. A może jednak? Hop. O, no jestem. Dobra. To ja biegnę dalej do domku i jak już mniej więcej urosną, czy gdzieś pójdę zciąć jakieś drzewka, no to zobaczymy się ponownie. No i ponieważ nie mogę doczekać się, aż te drzewka urosną, bo już chciałabym chociaż to pierwsze piętarka wybudować i zakończyć ten odcinek, bo to będzie dosyć długi już odcinek, no to zrobimy coś w ten sposób. Myślę, że 15, no dobra, 18, no dobra, 21 drzewek posadzimy przez to. Posadzimy, znaczy, że urośnie szybciej. No i dzięki temu już skończę budowę tego domku. A, sama południa. Tego domku, także domku pierwszego piętra. Matku, no parteru. Zamyśliłam się totalnie, wybaczcie mi. Skończymy tą budowę i po prostu zakończymy ten odcinek, bo nie ma sensu przedłużać tak długo, zrobić takich długich odcinków. Można po prostu... Znowu za wcześnie skoczyłam. No cóż. No cóż, no i co jest? Ciągle spadam z tego płotka. Ciągle spadam. Nie ma sensu robić takich długich odcinków. No ja troszeczkę wolno to wszystko robię, tak naprawdę. Ale cóż. Dobra, nie, tych drzewek nie chcemy robić. My chcemy robić te drzewka. O właśnie. Żeby szybciej urosły. No i jak już je ładnie potraktuję mączką, auć, kostną, to myślę, że będę ścinać. No i jedno urosło samo. O, tam też urosło samo. No to pięknie. I zakończymy ten odcinek i będzie, myślę, że w porządku. Oj, come on. No, dobra. O, jakie duże drzewo, ładne. Dobra, słuchajcie, ja te drzewka tutaj ładnie urosnę i potem się zobaczymy już, znowu mnie, a już jest wyjście, zobaczymy się już, jak dokończę mniej więcej budowę chociażby tego parteru, zrobimy sufit,
No i potem zobaczę, czy jeszcze będę nagrywała na ten odcinek, czy na kolejny. Dobrze, to do zobaczenia za momencik. No i jestem z wami, Dzionek pięknie wstaje. Mamy piękny wschód słońca. Troszkę tych drzewek pościnam, jak widać. Te większe zostawiłam. Tu jest jeszcze jakieś do ścięcia. Dwa większe zostawiłam. Tylko mam teraz taką rozkminę, czy mi się jedno z drzewek nie zapali, bo wyrosło naprawdę duże i jest dosyć blisko lawy. O tak, to jest bezpieczne, ale tutaj to drzewko jest naprawdę duże i wyrosło w sumie nad lawą część liści jest i trochę się boję, żeby to mi się nie zapaliło. Bo szkoda byłoby tego drzewka, skoro jest tak duże. No nie wiem, mam nadzieję, że nic tam się nie stanie z tym drzewkiem. O, nie powinno się stać, ale aczkolwiek nie lubię lawy, więc wszystko się może zdarzyć. Troszkę sadzonek zebrałam, także mam tego od groma. Troszkę ścięłam już na żywopłot listków. Przy okazji ścięłam jakąś trawkę, a może się kiedyś przydać. Zresztą pościnam tej trawki też, bo do ogrodu się przyda. No i tak, zostało mi 7 kosteczek. Mam więcej, no jeszcze nie mam więcej, ale będę miała więcej sadzonek niż miałam, także no. Także jest ok, będzie co odsadzać. Ja tu jeszcze chwilkę poczekam, o, na sadzonki. I po prostu zaraz tam pobiegnę, dobuduję do końca ten daszek. Daszek? Może być i daszek, no pięterko. No i myślę, że zakończymy ten odcinek już i potem już zostaną tylko ścianki w domku i meblowanie całego domu. No a potem to się jeszcze zobaczy. Ja mam już pewne plany na kolejne odcinki, ale to jak czas pozwoli. Dobrze, to do zobaczenia kolejny raz za chwilkę. No i stało się. Moje drzewko się niestety pali. Nie wiem, czy zdołam je uratować. O, jejku, jejku. Cholerna lawa. Zaraz sama spadnę do tej lawy i dopiero będzie jazda. Już też poczekałam tą chwilkę, słuchajcie, mówię, zobaczymy jak to będzie, nie? Oj, nie mogę jeszcze tego ugasić. No co jest? To jasny anielki. Ała, 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 jeszcze się podpaliłam. No tak jest, pewnie. Mam nadzieję, że przeżyję tylko. Przeżyłam, ja przeżyłam, na razie przeżyłam. Trudno, ścinamy drzewko do końca. Aj, nie uratuję tego drzewka, nie ma po prostu mocy takiej, żeby to uratować. Trudno, słuchajcie, postaram się to drzewko jakoś uratować, o ile się w ogóle da. Też się zetnę, trudno, nie wiem, po prostu potem będę miała problem, żeby takie drzewko odbudować, bo tak mi się podobało. Takie duże mi ładnie wyrosło. No niestety. Ojej, stój, 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 stój. No czemu to nie chce zgasnąć? Ach, cholerna lawa. Trudno. Spopłonie mi całe drzewko. Tyle drzewka spłonęło. Gdzie mam dirt? Już nawet nie wiem, gdzie mam dirt, słuchajcie, po prostu. Szkoda, naprawdę szkoda. Naprawdę szkoda. Tu jest dirt. No cóż, mówi się trudno, nie? I żyje się dalej. No tamtego już nie uratuję. Tego się właśnie obawiałam, kurczę blada.
przynajmniej to drzewko zacznie płonąć. A już szłam do domku, tak mówisz. A jeszcze spojrzę. A jeszcze spojrzę, no i właśnie spojrzałam. No dobra. To ja już to drzewko zniszczę, słuchajcie. No idę do domku budować dalej. Troszkę mi szkoda, no bo takie ładne było. Było, no cóż. No cóż. Ale już pozostało jeszcze tamto drzewko, nie? Tamto też jest ładne. Dobra. To już sobie samo spadnie. To ja będę za chwilkę. Jestem w domku. Wstał nowy dzionek. Będziemy dalej łatać dach. No tak, może trochę dziwne, że tak... No, dziwne. Może trochę, no, dziwne właśnie, że żałuję drzewka w Minecrafcie, ale naprawdę lubię tutaj bardzo przyrodę taką kwadratową. Dlatego troszkę mi było go szkoda, ale zrobi się nowe najwyżej po prostu. No i dobra, ja będę tutaj dalej budować, moi drodzy. Przynajmniej będę się starać budować. A potem zobaczymy, jak będzie dalej. Czy dalej będę robiła po prostu daszek i już będziemy mieli to z głowy, czy to zostawimy na kolejny odcinek. Bo żebym się nie rozbujała, tak jak z Simsami, żeby mi odcinek nie wyszedł jakiś mega, mega długi. Dlatego zobaczymy, jak to buduje teraz ten tutaj daszek. Daszek, Boże, no pięterko. Jak to wyjdzie? Oj. Zastanawiam się, czemu tak wysoko to drewienko się zapaliło. Nie wiem. Lawa po prostu przez te iskierki, czy nie wiem. Czy po prostu tak nie może być, bo za gorąco? Tam, nie wiem. To mnie zastanawia, to czasami takie, tak wiecie, takie rozkminy z Minecrafta. Sorry, ale po prostu... Jakoś tak. No może by to jeszcze było tak jakoś bardzo, bardzo blisko to drzewko, ale to nie było tak aż bardzo, bardzo blisko, więc... No dobra, tak czy inaczej dokończę budować to, a potem zobaczę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kurczę. Jak to będzie wyglądało. No tak. Tutaj będzie... Tu będą schody gdzieś. Tutaj będą schody. Tu będzie pięterko. Tutaj będzie ten balkonik taki. No czyli sobie nawet fajnie, bo będę miała balkonik na podwórko, jakby. Na podwórko. Tutaj będzie gdzieś sypialnia. No i tutaj trzeba będzie zrobić coś, żeby tej góry nie było. Może tą górę całą usunąć, jeszcze nie wiem. Bo nie podoba mi się to, że mam tak blisko tej góry domku. Może całą ją skopię, jak będę miała chwilkę czasu. Zobaczymy. Tu w sumie nic specjalnego nie ma. A tak w ogóle teren taki równy między właśnie takimi górkami to nawet fajnie wygląda. A tutaj jest... Tutaj co my tu mieliśmy? Aha, chyba salonik tutaj był. Salonik? Nie pamiętam, musiałabym zobaczyć na singla. Wiem, że... Na singla, na wieżowce. Wiem, że na dole był salonik na pewno. Salonik. No dobra, no to... O, mam schodki. No to cóż, budujemy dalej. Schodki. A potem się zobaczy, co i jak. To trzeba tutaj stąd wziąć. Ups. Ups. Dobra. Chyba to było tak, nie jestem pewna. Ups, zaraz spadnę z tego dachu i będzie dopiero budowania. Jak spadnę, to będzie koniec odcinka. Po prostu. Hop. Ups. Dobra. I teraz co, tutaj? Nie, tak nie było. Tu trzeba to... Nie to. To. To chyba tu były półpłytki. Jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak było. No dobra. Skończyły się schody. Ui! Auć. skończyły się schodki i myślę, że ten odcinek zakończymy. Właśnie na tym budowie domku. Budowie już sufitu.
No, już domek jest bezpieczny. Przynajmniej parter jest bezpieczny, ale jest bardzo malutki domek. Tutaj jest magazyn, z tego co pamiętam, tam właśnie schody. Tutaj kuchnia, tu gdzie moje łóżeczko stoi, a tutaj jest właśnie mini salonik. A na górze też chyba jakiś był mini salonik. No nic, nie wygląda to teraz już tak bardzo strasznie. Jest już okej. Także do zobaczenia miłego, mam nadzieję, za parę dni. Myślę, że wyrobię się z tą budową domku przez parę dni. No i udanych wakacji Wam życzę, bo wiem, że dużo osób wyjechało, jest mega gorąco. Mi się marzy morze w tym roku, zobaczymy jak to będzie. Jakieś polskie morze, nie oczywiście, ale mi się marzy jakaś plaża i po prostu wytapianie sadełka na słoneczku. Więc życzę Wam jeszcze raz udanych wakacji i spędzajcie czas nie tylko przed komputerem. Trzymajcie się i pa, pa!